Witajcie w rozważaniach na dzień dobry. Przed końcem cyklu, czy Bóg istnieje, pomyślałem sobie o jeszcze jednym ciekawym argumencie. Mianowicie o tym, że myślę, że to jest bardzo zastanawiające, aby prześledzić różne tematy tzw. teologii biblijnej. Co to jest teologia biblijna? Teologia biblijna zajmuje się śledzeniem różnych wątków, różnych motywów na przestrzeni całego objawienia, od samego początku, od księgi rodzaju. Aż do samego końca, czyli można powiedzieć do księgi Apokalipsy, czy księgi objawienia. I te wątki są bardzo różnorodne. Możemy mówić o, nowym niebie, o niebie i ziemi, ziemi z jednej strony, z drugiej strony o nowym niebie i nowej ziemi, o której czytamy w 21 rozdziale księgi objawienia. Możemy mówić o słowie, które znajdujemy na samym początku, które w Ewangelii Jana okazuje się odwiecznym słowem, które było na samym początku u Boga, czyli Czyli można powiedzieć językiem teologii systematycznej, drugą osobą Trójcy Świętej, a jeszcze inaczej językiem teologii Janowej, jednorodzonym synu, współistotnym synu wobec ojca, itd. tak Można mówić o np. otchnieniu, które widzimy na samym początku, ale które później zacienia Marię, i które sprawia, że ten nowy początek w osobie wcielonego. Syna Bożego Jezusa Chrystusa się pojawia. Można mówić o obrazie Bożym, o tym, że on na samym początku się pojawia i widzimy go odnowiony. Później przechodzi przez upadek, widzimy go odnowionym w Jezusie Chrystusie na obraz i podobieństwo nowego Adama, a więc znowu stary Adam, nowy Adam. Możemy mówić o panowaniu, które się pojawia na samym początku, jako właśnie to zadanie, które Bóg daje człowiekowi. Widzimy, że to panowanie jest odnowione w kościele. Kiedy jesteśmy dzisiaj wezwani do tego, aby ujść i czynić uczniami wszystkie narody. I oto Pan Jezus będzie z nami po wszystkie dni, aż do skończenia świata, ale po co to wszystko? Po co to wszystko? Po to, żeby rozpocząć jakąś nową rzeczywistość, do której jesteśmy powołani, bo jestem przekonany, że jakaś nowa rzeczywistość będzie. To nie będzie tylko skonkludowanie tego czasu naszego, tej doczesności, ale to będzie jakaś nowa rzeczywistość, do której tak naprawdę od której się zacznie coś, co. No, co będzie znacznie ważniejsze. Tak naprawdę cała ta doczesność, kiedyś tak pomyślałem sobie, to jest taki okres próbny przed prawdziwą pracą. A prawdziwa praca to będzie tworzenie jakiejś nowej rzeczywistości z uwierbionym Bożym Synem Jezusem Chrystusem. Nasz grzech z ośrodkowania nam podpowiada, że my jesteśmy najważniejsi. A tak naprawdę to jest dopiero początek. Wszystko co ważne dopiero się rozpocznie, kiedy Pan Jezus powróci i chwały Jego nie będzie końca. Jest mnóstwo innych wątków. Możemy mówić o wątku świątyni, obecności Bożej, który się cały czas rozwija. Na samym początku, potem za Adamem, z Jewo. potem zamknięty, cheruby stoją na straży, potem te cheruby stoją na straży przybytku, kiedy idą przez świątynię, potem cheruby pojawiają się w świątyni. Świątyni, potem kiedy Pan Jezus umiera, to ta zasłona się rozrywa od góry do dołu, i świątynią stają się ludzie wierzący. A na końcu czytamy w objawieniu, że Pan będzie z nami i będzie mieszkał pośród nas, i nic obrzydliwego już nie będzie, i, i, i będziemy zespoleni. Świątynią będzie sam Bóg razem z nami w wiecznej społeczności. Możemy powiedzieć dalej o wątku Ziemi, o wątku kapłana, który się pojawia na samym znowu: pojawia się jako kapłan Adam. Potem się pojawia, pojawiają kapłani w Starym Przymierzu, potem Pan Jezus się pojawia jako arcykapłan, i w końcu my się pojawiamy jako powszechni kapłani w liście Piotra. A więc jest tych wątków różnorodnych bardzo dużo. I oczywiście można powiedzieć, że te wątki wszędzie się pojawiają tam, gdzie jakaś religia rozwija się na przestrzeni stuleci. I to prawda. I to prawda, można by dodać jeszcze do tego rozwoju rozwój rozumienia tych wszystkich wątków w kościele, który również jest przez ostatnie 2000 lat. Bardzo ciekawa historia, y, historia dogmatów, która, która mówi o tym, że coraz więcej rozumiemy z tego, co w Piśmie Świętym zostało zawarte. I powiem jedno: to prawda, że to, to, te wątki pojawiają się również w innych religiach, ale moim zdaniem ich pewna spójność, a przede wszystkim ich bogactwo którym naprawdę można się zachwycić. Są czymś szczególnym. Panie Boże, który dajesz nam tak wielkie bogactwo w Twoim Słowie, bardzo Cię proszę, przekonuj nas przez lekturę tych wszystkich wątków. O tym, Panie, że Ty je aranżujesz, że Twoje natchnienie, Twoje prowadzenie jest prawdziwe i żywe i że Ty za tym wszystkim stoisz i skłaniaj nasze serca do uwielbienia dla Ciebie. Z Bogiem. Do zobaczenia.